Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, cześć i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z najrzadziej oglądanej serii aktualnie nadawanej na moim kanale, czyli Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Tak, no Cities Skylines zawsze było najmniej oglądaną serią od kiedy już pojawiły się inne serie, co nie zmienia faktu, że będzie cały czas się pojawiać i na tym kanale nie zamierzam tworzyć na razie żadnych innych kanałów typu Avizo Game. No i tak, przejdźmy sobie do tego, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, a najpierw jeszcze to, co było w ostatnim. Dziękuję za przypominajki w komentarzach. Stadion był postawiony od razu na timelapsie, a drugi rzecz, czyli nasze autobusy wycieczkowe, przed chwilą dodawałem. Jest ich tutaj parę, tutaj dodałem autobusy wycieczkowe i do naszego portu teraz dojeżdżałem też autobusy wycieczkowe, więc sądzę, że to jest całkiem niezłe podejście. No i tak, w dzisiejszym odcinku zupełnie nie będziemy nas tutaj. Przejdziemy sobie do tej nowej części. O ile jakieś tam popyty są i te popyty nawet dziś będziemy wykorzystywać, gdyż pójdziemy tutaj. Tu przeniesiemy sobie, poustawiamy sobie na nowe tory cały nasz tutaj w tym rejonie przemysł. Chodzi mi oczywiście o naszą ropę. Ropa będzie tak bardzo blisko naszego przemysłu, iż właściwie tu nie będzie granicy. Mniej więcej na ta ulica to jest granica przyszłego naszego części. O ile najprawdopodobniej ropa nawet będzie już w tym rejonie, jakieś nowe fabryki tu jeszcze będą poustawione, to też najprawdopodobniej będzie powklejane. I tu będzie musiała powstać nowa, dosyć duża aleja, nam łączyć tą nową dzielnicę, tą, która tutaj niedługo powstanie i będzie przejeżdżać na drugą stronę do przyszłej tej dzielnicy w tym rejonie. No, trochę tego tutaj jest przed nami, nie ukrywam, że nie mało. Tu jakieś korki się robiły. Tak, tutaj są korki, 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 korki i jeszcze raz korki. Tylko i wyłącznie tego, iż tu mamy hub przeładunkowy i nie mogę nic zrobić z tym, żeby tu nie było korków. Ale nad tym też dzisiaj jeszcze popracujemy, bo nasz hub przeładunkowy tutaj najprawdopodobniej pozostanie. Nie wiem jeszcze, jak go tu przeustawiamy, bo na pewno nie będzie to wyglądać dokładnie tak jak teraz. Najprawdopodobniej tu będzie hub przeładunkowy tak jak teraz jest. Tu będzie, tak jak jest teraz ten port, tylko ładnie to poukładane, a na górze będzie mały tam jakiś skrawek biur i będzie jeszcze tutaj nasza część rozrywkowa, czy tam turystyczna w tym rejonie. A dopiero później będzie nasz cały przemysł. Tak to chcę jakoś poukładać, zobaczymy jak mi się to uda. Na razie na okres przebudowy będę musiał stworzyć zupełnie nową dzielnicę właśnie naszą. Od tej części, aby móc jakkolwiek to powoli przebudowywać na nowe i przekładać i tak dalej. Nowa dzielnica tymczasowa powstanie tutaj, będzie tylko i wyłącznie, tak jak mówię, tymczasowa. Później ona całkowicie stąd zniknie i przy okazji miejmy nadzieję, że uda mi się rozwiązać problem pociągów tutaj, który jest tragiczny. Nie wiem, czy niestety nie wyjdziemy z sytuacji, iż tutaj nie będzie portu. Nie chciałbym tego robić na pewno. Ale możliwe, że do tego dojdziemy, ewentualnie jeśli to nie pomoże. Jeżeli on cały czas będzie się korkować, to zmienimy tutaj na dwa zwykłe porty i może to nam się uda wcisnąć. A wtedy tutaj powstawimy dworzec towarowy dla pociągów zwykły. No zobaczymy, jest tego naprawdę dużo przed nami. Jak to będzie układane, to jeszcze zobaczymy. Skoro teraz sobie zauważyłem, że mamy dwa... nie to... Mamy dwie bazy promowe. Jedna jest tu, a druga jest tu, bo tu mamy jedną. Mamy dwie zupełnie niezależne trasy promowe. Gdyby to było połączenie, no wiem, że nie będziemy go teraz budować, ale gdyby było, to byśmy mieli ciekawe promy. W ogóle jak tam nasze promy, ktoś z nich korzysta? Ktoś tam może wsiądzie, jak się zawieruszy, no ale tak jak mówiłem, one nie powstawały tutaj jako jeden z ważniejszych punktów, więc nie ma. Zwanego to zobaczmy nasze nowe autobusy wycieczkowe. Autobusy wycieczkowe nawet jak mało i jak dużo jeździ pustych, to i tak zdobyłem, chociaż ten akurat nie jest w najlepszej kondycji, a ten... A, to jest ta sama linia. No dobrze, chyba nie znajdziemy tutaj innego. Tak, puściłem tutaj chyba z tego co kojarzę nawet dwie linie autobusów wycieczkowych, zaraz zobaczymy. Tak, są dwie i one się tutaj rozjeżdżają, bo jeden puściłem specjalnie właśnie tutaj do naszego wejścia. Chciałem, żeby tu do tego wejścia było jakkolwiek dojście. No taka ciekawostka. I też puściłem nasz, jeszcze w jednym rejonie. Czekaj, co to za linia tutaj jedzie?
jakoś wygodniej, zobaczcie, było wjechać. A, bo ona nie mogłaby wjechać inaczej. No dobra, to możemy tutaj zrobić, żeby się normalnie tak wjeżdżał. Ła, ta linia. No dobrze, tak czy siak, o czym ja to już mówił. Tak, no ta linia tutaj wjeżdżają i trochę tych nowych linii poustawiałem. A, no i tutaj jeszcze jedzie nasza wycieczkowa linia. Wiem, dziwne rejony. Specjalnie puściłem go pod ten. Na pewno będą problemy, jak będzie tutaj podjeżdżał ten nasz autobus. Ale no cóż, no trudno, już to przeżyjemy. Po to, aby w tych rejonach zupełnie nie było wycieczkowego. A tutaj jedyne dojście sensowne to jest kładka, a chciałbym, żeby też mieli jeszcze jakieś inne możliwości wyboru. I tu w ogóle, jak mi się uda, to bym zmienił to, żeby była ta kładka nowa. Ale od tego możemy zacząć naszego timelapsa, a później do tu przechodzimy tam do tamtej przebudowy, bo to będzie naprawdę niezła zabawa. No oczywiście z timelapsem pewnie jakieś kolejne muzyczki z SimCity wam zapodam, bo widziałem, że wam się spodobały, a mi też się bardzo podobają, jak je montuję. To wtedy to się idealnie komponuje. Skanańcy mają dobrą muzykę, ale SimCity jest trochę grom już zapomniana, dlatego warto czasami do niej wrócić. Zaczynamy pierwszy dzisiaj timelapse. Wygląda nasza dzielnica w wersji kompaktowej, znaczy to jest oczyszczalnia, a to jest nasza dzielnica przemysłowa, tu ładnie wygląda, jakby cała działała, tak naprawdę jest jak zawsze, czyli... I te drzwi, znaczy powinniśmy mieć więcej magazynów, gdybyśmy mieli więcej magazynów niż jeden, to pewnie byłoby to lepiej wyglądało, tak powiem to. No ale no cóż, no aktualnie mamy jeden magazyn, on nie jest w stanie nam zaciągnąć wszystkiego, więc tak. Czy to jest magazyn? Nie, to jest zakład utrzymania. No, dlatego aktualnie to wygląda jak wygląda. Miejmy nadzieję, że podkręcimy trochę nasz przemysł. Ale do tego to przejdźmy później. Bo odbudowa naszego przemysłu w nowym rejonie to będzie za chwilę. Najpierw jest przygotowanie tu dzielnicy. Po pierwsze wywalenie wszystkich pociągów. Jeszcze za chwilę będę musiał zrobić. Co będzie na pewno śmieszne. Może niekoniecznie śmieszne, ale straszne.
A najpierw zacznijmy od przebudowania mostu na nowy. I właśnie tu miałem pytanie, dylemat, bo nie wiem na jaki. W sensie, możemy albo zostać przy tym moście, który tutaj był planowany, czyli z Bambajem. Tutaj według mnie chyba najlepiej by tu pasował, zresztą taki był też planowany. Jednakże... Oczywiście to nie jest takie proste, gdyż mamy teraz te mosty. I gdyby nie te mosty, to naprawdę ja bym tutaj nawet nie myślał o jakiejkolwiek zmianie. Ale te mosty po prostu tak ładnie wyglądają, że by się chciało je wykorzystać. Ten by mi tu bardzo pasował, oczywiście ten wiadukt, żeby nie było, on będzie na równej powierzchni. Aktualnie mamy taki tutaj wiadukt i jeszcze jest ten, który też jest bardzo ładny, nam tutaj prezentuje się. Ale chyba jednak pozostaniemy przy wersji z Bambajem. Z bardzo prostej przyczyny. Nie miałbym gdzie puścić później Bambaju, bo on tutaj aktualnie na dół jeździ tylko tymczasowo. W przyszłości będzie jechać górą. I według mnie to będzie lepsze, jak będzie jechać górą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie może być na pewno tego słupu pośrodku, bo przez niego przepływałem promy. A mógłbym zrobić gdzieś w tym rejonie drugi most na dole, żeby mieli jakiś szybszy przejazd. I więcej takich mostków, tutaj jest dwa takie mostki, jakbyśmy zrobili te ładne, te małe z serii OT, które też są bardzo... No zobaczcie tylko, czekajcie, jakby tylko udało mi się podnieść trochę. O, w ten sposób, to one są też są cudowne. I pewnie przy niej przyjdziemy, pozostaniemy, bo według mnie one by tutaj bardzo dobrze pasowały. Taki most poniatowski trochę. Także nad tym teraz będę pracować. Także no, dosyć to nieźle wygląda. Korki jak były, tak są. Głównie korki są na tym skrzyżowaniu. Więc najprawdopodobniej gdzieś w tym rejonie będziemy musieli naprawdę mocno pozmieniać sygnalizację. Świetną, bo jeszcze można wywalić. Ale jeszcze trochę pokręcić. Przy okazji Bambaje wszystkie skierowałem teraz na kurs skrócony. Do naszej tutaj przemysłu. No, jakkolwiek może ktoś z nich skorzysta, tak to powiem. Przy okazji, tutaj dodałem przystanki i tutaj nie mamy żadnej komunikacji, niestety, aktualnie, no cóż. Jeszcze jedna ciekawostka, jaką zrobiłem i nie chodzi mi o ten cmentarz, ale możemy w sumie go też już włączyć do użytku. To jest, już wam pokazuję, w tym rejonie. Zmieniliśmy tutaj sytuację z naszym mostkiem. Takie dwa przejścia według mnie będą lepsze zrobione, bo będzie lepiej rozdysponowany ruch pieszy. Ale co jest najlepsze? To jest ten park, ta wyspa rybacka. No zobaczcie, jest tutaj i niby nic, tylko molo, ale całe cudo jest tutaj. Udało mi się postawić całą wyspę rybacką po drugiej stronie mostu, dzięki czemu ta wyspa rybacka po tej stronie wygląda naprawdę całkiem nieźle, jakby była gdzieś jakoś przyczepiona od mostu i z mostu się schodziło. I to właśnie chciałem tutaj postawić. Bardzo mi się podoba. No i sądzę, że w tym akcentem możemy przechodzić do dalszej części tej części, tak, już tutaj zacząłem wykręcać moje słownictwo i odjazdy. Pewnie za chwilę wyłączę w ogóle to, w sumie możemy to wyłączyć teraz, to na pewno będzie jakiś skandal, na skalę nie wiadomo jaką. I będziemy to wszystko przebudowywać, żeby w jednej linii jakkolwiek to jakoś całkiem nieźle wyglądało. No i wszystko tu będzie trzeba poukładać, tak? To jest naprawdę dużo będzie roboty, ale miejmy nadzieję, że jak zazwyczaj, jak się coś ładnie poukłada, to później będzie świetnie działać. Także już teraz zaczynamy. O, i tu jeszcze nachodzi. No nie. Ten most w ogóle jak za chwilę wyburzymy, to ja nie wiem, co tu się stanie. Może zaczniemy w sumie najpierw odbudowę tego mostku małego. No, zaraz pokręcę tutaj, bo tu trzeba wymyślić. Tutaj mostki dwa małe bym chętnie wstawił przy naszych bulwarach. Ale no cóż, pokręcimy, pomyślimy. Lecimy dalej. Thank you.
We'll be right back.
Trochę przydługo już te odcinki nagrywam, powiem wam, bo nie pamiętam, co się działo poprzednio. Autentycznie, nie pamiętam, nad czym w ostatnim części przynajmniej pracowaliśmy. A, tak, wybudowaliśmy całą tą dzielnicę na dole. No tak, dobra, to jednak coś tam pamiętam. Mamy linie kolejowe, włączyłem nasz pod, to się wydarzyło pomiędzy odcinkami, to akurat pamiętam. I puściłem Bambaj do środka tej dzielnicy. Jedna pętla jest tutaj i kończy na naszym aleją jadąc. A drugi gdzieś tutaj w środku jedzie, o dokładnie, tędy tutaj jedzie w środku, zjeżdża nawet na dół do naszych tutaj dolnych elementów naszej dzielnicy. I co się działo tutaj? Tutaj na górze trochę pozmienialiśmy. Może nawet nie tyle zmieniliśmy, co rozbudowaliśmy. Puściłem po pierwsze linię nową tramwajową. Przez nasz przemysł jedzie tutaj, jak widzimy, jest przystanek. Ona jedzie przez całkowicie nasz przemysł tutaj. Ropę, trochę tutaj naszych przemysłów też leśnych. I tu zjeżdża w tunel, tak, no nie miałem jak tutaj puścić inaczej normalnie tego tramwaju, niestety. Co minus, wiem, przyznaję, to nie jest najlepsza rzecz z tego całego, no ale no to trudno. Tak wyszło, więc tak jest. No i idziemy dalej. No i on wyjeżdża z tej strony bambajowy, żeby to się wszystko jakoś w miarę całkiem nieźle pokręciło. Przy okazji widzę, że tutaj są kolki. To możemy temu zaradzić, robiąc coś takiego. Dobra. I tutaj nadzie mechanizmy. O tak, tutaj akurat tak jak jest teraz to poukładane jest całkiem nieźle. Tak, tutaj się nie mogą robić kotki, bo tutaj jest mały wyjazd, przejazd i tak dalej. Ale nad tym na razie nie będę nic kręcić. No i tak, co zrobiłem tutaj? No po pierwsze nasz przemysł cały, prawie całkowicie. Tutaj jeszcze trochę zostało, ale zaraz wam powiem co zrobimy z przemysłem, bo w tym miejscu skończymy dzisiejszy odcinek. Abym mógł rozpocząć kolejny za chwilę, jeszcze bardziej odjechany. Co my tu widzimy? Po pierwsze mamy naszą aleję tutaj, rowerową, którą postaram się, żeby jechała dalej prosto, bo tu niestety musiałem chwilowo wykrzywić ją lekko. Ona jest bardzo dobra, ta aleja rowerowa. Co prawda nie jedzie cały czas tu prosto, co można by właściwie w tym momencie poprawić, bo nie widzę w sumie powodów, czemu tutaj zamiast tych drzewek nie zrobić naszych pasów rowerowych. A domyślam się, że tutaj, zwłaszcza w tym przejeździe przez naszą aleję 7 bambaju, rowerów, nie mogło to jechać dalej w sumie. Dobra, dotąd jak sobie puścimy, to całkiem nieco to będzie wyglądać. Może ktoś z tej ścieżki rowerowej w całości skorzysta? Kto wie, kto wie. Na pewno jest to będzie lepszy pomysł. No i tak, mamy nasz tutaj przemysł, on całkiem nieźle to wygląda. Dodałem najważniejsze parę rzeczy, to pierwsze. Jest trochę więcej naszych składów, o ile tutaj mamy jeden skład, który chyba już był ostatnio. Tak, dodałem tutaj dwa nowe zupełnie składy, które powinny importować przynajmniej, tak mi się wydaje. Nad importem jeszcze się będę później zastanowić, żeby jakoś go zwiększyć, więc nad tym spokojnie jeszcze będę pracować. Tak to wygląda. Tu na dole handel będzie się rozwijać i budować wzdłuż naszej tej stacji meta, która jest najbardziej popularna jako punkt środkowy. O dziwo.
Tutaj jest ta zemeta. No i tutaj parę przejść dla pieszych z dojściami do Bambajów i przesiadki tutaj w te różne rejony. Ogólnie też dodałem multum nowych ścieżek rowerowych, też żeby mogli sobie spokojnie jeździć i funkcjonować po naszym mieście, jak najlepiej by mogli. Także to jest całkiem niezłe. Czy coś tutaj jeszcze zrobiłem ciekawego? Tak, zrobiłem bulwary, a konkretnie tutaj ładną ścieżkę, taką szeroką, bulwarową. Idealnie w tym rejonie pasuje nam właśnie do takiego rejonu i też tutaj się tak oto i rozciąga. Dzięki temu też ładne są tutaj łączniki i przejścia, aby mogli jakoś ładnie dochodzić we wszystkie rejony. Tutaj mamy też taki mostek, tu mogą zrobić też taki bulwarowy, ale wtedy statki przepływały przez słupy, czego bym nie chciał robić. Także tak to wygląda. Tu mamy nasze dwa mostki kolejne, które też mi się bardzo podobają, zresztą jak wszystkie. Te nowe, które dodali w tych dodatkach, to są naprawdę dla mnie ulubione. Jeśli słyszycie, że trochę inaczej mówię, to dlatego, że mam trochę katar. Nie wiem w sumie jeszcze dokładnie czemu, ale mam, więc może dlatego trochę inaczej mój głos brzmieć. Także tak to wygląda z tej strony. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Nasze magazyny są tak poukładane, żeby tu miała była droga jednokierunkowa i jak najlepiej rozlokowane pasy, aby się korki nie robiły. No bo wiecie, akurat tego typu obiekty mają tendencję do korkowania. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jest to, jak ludzie mogą się przemieszczać z góry na dół. Wcześniej była tutaj ścieżka, teraz postanowiłem, że metro tutaj i kolej linowa to chyba dobre połączenie będzie. Dlatego mamy tutaj przystanek kolei linowej. Zjeżdża na dół do tutaj przystanku kolei linowej i jedzie dalej do naszego tutaj zjazdu bezpośrednio w tym rejonie, jak widzimy, do naszych portów. Ogólnie ten zjazd koleją linową według mnie tutaj to może być jedna z bardziej lepszych atrakcji po pierwsze. Co prawda, jak widzimy, dużo osób nie korzysta, ale no cóż. No, z nimi się nie dogadamy. Może to ma coś na rzeczy, że tutaj nie ma ładnego, dobrego dojścia, albo jest po prostu tak duża liczba ścieżek, że wolą z tego nie korzystać. Przy okazji widzę, że tutaj się ważna rzecz wydarzyła, której nie zaobserwowałem. A, to może to dlatego nikt nie korzysta. Tak, pewnie to o to chodzi. I teraz tak, to się nie chce wybudować, bo tu jest ulica. Tak, tu widzicie, tutaj są takie niezłe odjazdy. Żeby to wszystko wybudować, to trzeba robić to na sposób. Nie ma tak, że tego sobie po prostu wybudujecie czy coś. Nie. To jest City Skylines. Tutaj trzeba to zrobić. Teraz możemy budować ulicę. Teraz możemy zrobić tutaj naszą strefę. I teraz dopiero to wszystko będzie działać. Widzicie, jakie to są dojechane? No niestety, ale tak to wygląda. Tutaj z tego obiektu można trochę więcej skorzystać. 4 i tutaj są też 4. No cóż, to będzie oczywiście dalej jechać do naszej części dalszej dzielnicy. No i tak, mówiłem, że coś tutaj będę chciał ciekawego zrobić, o ile to wszystko będzie do wywalania, bo to jest część tej dzielnicy, tu są obiekty reagowania, to jeszcze je będę jakoś przedstawiać w przyszłości, to w tym rejonie chciałbym stworzyć coś zupełnie nowego i coś bardzo ciekawego, co bym chciał tutaj poukładać. Po pierwsze, w tym rejonie zrobię jakiś bardziej sensowny zjazd z autostrady, pewnie do dołu spuszczę ją w dół, żeby tutaj zjechała i przyjechała w ten rejon, to jest pierwsza rzecz. Druga, tu chcę na pewno koniecznie, może jeszcze w kolejnym odcinku już wstawię tutaj stację kolejową. W sumie mogę od tego zacząć, żeby tu wstawić pociągi. I to będzie główny punkt przesiadkowy stąd właśnie z naszego punktu. Tego nie będzie. Naszą całą oczyszczalnię ścieków na nowo postawimy, żeby była większa. Prawdopodobnie uda mi się ją tu wstawić. Żeby była większa i schowana właśnie w tym rejonie całkowicie, jakoś się spróbuję zmaksymalizować, żeby była jak najmniejsza, postaram się przynajmniej. Co do naszych przetwórni ryb, na razie nie mam pomysłów, czy będą przeniesione, czy będą wyburzone, a w tym rejonie powstanie coś, czego mogliście się nie spodziewać. O ile nasze obiekty z ropy, które mamy tutaj, zostaną przeniesione w te rejony, to jeszcze wiecie, to jeszcze jest całkiem nieźle, te Bambaj w ogóle stąd zostaną pewnie wywalone. Znaczy, tutaj są dwie linie. Jedna pewnie przejedzie przez ten przetwarzanie, a druga pojedzie tędy na okrągło do tej linii. A czemu tak mówię, że takie tu jazdy? Co tutaj chcę takiego wstawić, że to muszę aż tak poprzebudowywać? A no, już wam mówię. W tym rejonie otóż powstanie zupełna nowość. A mianowicie, uwaga, dochodzimy hub lotniczy. Hub lotniczy towarowy tutaj zostanie postawiony. I on będzie w całości nam obsługiwać tutaj przemysł, no właśnie nasz przemysł towarowy, żeby jakoś nieźle to obsługiwał, z pociągami podłączony i aby nasza ropa i przemysły, które są tutaj w miarę obok siebie, mogły całkiem nieźle funkcjonować. Przynajmniej taki jest plan, zobaczymy, czy mi się uda.
Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tu już tylko przy okazji mówię, ta aleja, którą tutaj widzicie, to jest już założenie, że ta aleja będzie się tutaj ciągnąć do naszej oczyszczalni ścieków i tu będą nowe dzielnice mieszkalne najprawdopodobniej już niedługo, bo tu będzie mały kawałek przemysłu jeszcze leśnego. Jak już widzimy, tutaj są niezłe fałdy naszego składowania, to w przyszłości trochę jeszcze będzie poprzestawiane. No i tutaj już jedzie objazdowa aktualnie nasza kolej jednoszynowa. To jeszcze się pozmienia, no zresztą możecie się domyślać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Swoją drogą ten odcinek zacząłem nagrywać, jak jeszcze od 2000 naprawdę byłem daleko subskrypcji. A teraz nagrywam, jak mam 2200 ileś? Znaczy 2020 ileś. Całkiem nieźle. Do zobaczenia. Cześć!